Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku pięknej serii Po sąsiedzku. Jest ze mną sąsiad, który jest widoczny, oczywiście, Boluś. Dzień dobry, witam serdecznie. Już dawno nie było pięknego niku, ale sąsiad gdzieś tam działa za stodołą, bo stanął jak widły w gnoju, a jednak się ruszył, czyli idzie do roboty. A u nas naprawdę, jak sami widzicie, piękna robota. Akcja ziemniaki przygotowana, 50 z przyczepą, 40 z kopaczką. A czwórka se odpoczywa, a sąsiad przefrunął gdzieś tutaj u mnie. Ja muszę szybko biec, zobaczyć, co tu się dzieje. A proszę bardzo, sąsiad z siewnikiem jedzie na pełnej. Dobrze, niech sąsiad sieje, bo dzisiaj kolejna akcja sąsiedzka pomoc. Ale najpierw, zanim ta sąsiedzka pomoc będzie, ja sobie fajnie tutaj wszystko przygotuję, czyli pootwieram, żeby mi było chłodno trochę. O, tak będzie w sam raz. Bo jednak mamy wrzesień i nadal jest dość ciepło, więc żebym troszeczkę tego wiatru tutaj czuł. Lecimy sobie oczywiście za stodołę sąsiada. Lecimy najpierw z kopaniem ziemniaków, ale te kopanie ziemniaków w tym sezonie będzie troszeczkę inne. Bo postanowiłem, że przyjedzie do mnie Marek. Marek ładnie mi pomoże zbierać te ziemniaki, żeby to po prostu była inna akcja niż zawsze. Bo jednak z roku na rok cały czas akcja wiaderkowanie i to trwało potem nie wiadomo jak długo. A teraz chciałbym, i też wy chcieliście, bo też pisaliście oczywiście o tym, że chcielibyście coś innego, więc ja się cieszę, może trochę na tym stracę, ale jednak też to będzie fajna akcja. Czy ładnie mi wszystko działa? Tak, oczywiście wszystko działa, można lecieć i kopać ziemniaki. Jak sami widzicie, już troszeczkę rozkopałem, no bo jednak ten klin tutaj, jak miałbym to wszystko kopać, pewnie by mi zajęło cały odcinek. A jednak w tym odcinku fajnie by było, jakbyśmy, bo mówię w liczbie mnogiej, bo sąsiad mi pomoże, byśmy to fajnie zebrali i może już nawet by była po całej akcji ziemniaczanej. To by było fajnie. W szoku bym był też, no bo jednak przeważnie zawsze gdzieś te dwa odcinki to minimum, jeżeli chodzi o akcję ziemniaki, a niekiedy nawet i trzy, bo pamiętam, że przecież też końcówkę gdzieś tam się zbierało jeszcze u siebie na odcinku, ale ostatnio po te 20 arów nie było tak źle, teraz jest ponad 20, nie wiem ile to jest dokładnie, bo no ciężko obliczyć z gdzieś z przesianym naokoło tutaj polem. Oczywiście pole było przesiane naokoło soją. Soję już nie w pełni, ale zebrałem z dwóch pól, właśnie z tego kawałka tutaj naokoło. Dało mi 800 kilo i chyba dało mi ponad 6 ton. Z półtorej pola kolejnego, bo zostało mi tylko pół pola soi, ale zostawiam sobie to jakby na ostatni odcinek z pożegnaniem Fara, bo jednak chciałbym, żeby godnie ten kombajn też został pożegnany na tej serii. A nie tylko, że były tam żniwa owsa i to było na tyle, więc zostawiłem troszeczkę soi, ale myślę, że to będzie dobry rok soi, bo jest w tym momencie chyba około, zaraz wam powiem nawet, żeby nie skłamać, w binie mam dokładnie 6700 i coś tam jest na pewno na kombajnie, więc myślę, że ponad 7 ton było. Jest już w tym momencie, bo tak bardziej powiem, ukoszone, czemu mi je kopię, już wszystko kopię, działa. Więc jeżeli chodzi o soję, myślę, że będzie spoko. Nie wiem, ile tam jeszcze może zostać, ile tam będzie przejazdów kombajnem, no bo zostawiłem sobie mniejszą połowę tego pola z klina pod lasem, tak może powiem. Nie wiem, zawsze zapominam te numerki, ale to jest 65. Więc myślę, że naprawdę fajnie tam powinno sypnąć. No i nawet niech wyjdzie, że będzie z 8. No jak będzie 9 ton, to naprawdę będę w szoku. Więc jeżeli będzie 9 ton soi w tym sezonie, no to naprawdę będę zarobiony, bo to odda w ciul i
te 20 tysięcy na koncie, nawet w czerwcu, no to już przydadzą się mega na to, żeby właśnie kupić sobie kombajn, bo jak dobrze wiecie, jeżeli mamy ostatni żniwa fara, no to też musi wlecieć coś nowego i to wleci. Też niektórzy pisaliście, że jeszcze jeden sezon moglibyście, mogłem się z tym wstrzymać, ale patrząc na to, że tych hektarów jest coraz więcej i nie powiem, te 3 hektary, które będę miał w następnym sezonie, minimum 3 hektary, no to jednak jest to sporo i farem fajnie się robi, ale jednak się to dłuży, bo nie powiem, że samo koszenie soi już trwa i trwa. Nie wiem, ile to licząc kosiłem, ale spokojnie u sąsiada pół odcinka. Jeszcze wcześniej też trochę tam ogarniałem i przed odcinkiem parę minut też, bo chciałem do właśnie dosypać do pełnej przyczepy, dlatego jest 6700 na binie. Mówię, a dokończę. O, fajnie sobie dokończę. Kurwa, ta 40 to jest jedynie tylko jako pomnik przyrody ustawić, nic więcej. Nie wiem, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o hamulce, to muszę na pewno ogarnąć, jeżeli w ogóle ma być używana. A na pewno zostanie, więc tak jak mówię, ona chyba będzie idealnie do paszowozu kiedyś, bo tam hamulce nie będą potrzebne. Tam tylko gaz, palnik i ogień. I ona sobie będzie stała na ręcznym prawdopodobnie, żeby się nie sturlała nawet. No bo tak mówię, no tutaj gdzieś z górki ona w ogóle tych hamulców nie czuje, ja jej gaza, ona z gazu, to by było na tyle. Ale mówię, użyję ją właśnie do tej akcji, no bo tak sami widzicie, no kopaczka jest nadal na małe sprzęty. Mówię nadal, bo nie wiem, liczę się z tym, że może w następnych sezonach też się coś zmieni. Nie mówię, że już w następnym, bo jeszcze nie wiem jak z pieniędzmi. Sami mi piszecie, że troszeczkę zastopował z tymi nabytkami, bo naprawdę lecę grubo, ale z drugiej strony, tak jak sąsiad powiedział na ostatnim odcinku, tak ja jestem tego zdania, że nie ma co tych pieniędzy trzymać na koncie i żebyście, nie wiem, widzieli przez cały sezon 100 tysięcy na przykład luzem w prawym górnym logu. No, zawsze lepiej to, żeby się przydało, tak? Więc nie wiem, może coś kupię, może nie, ale tak jak mówię, lepiej wolę się wstrzymać i nie mówić za dużo, bo potem wy już piszecie, że ja się rozpędzam i już to nie wiadomo jakie nabytki robić, ale na pewno jeżeli będę się bawił w ziemniaki na większą skalę niż 20 arów, to na pewno będę chciał też właśnie ogarnąć jakiś kombajn. O, co się wydarzyło? Zaryłem trochę, a wszystko jasne. Tak, mnie to chodzi, mordo, tak, popatrzcie. Tak mnie zatrzymało, że nie wiedziałem, o co chodzi. Tak, po samą ramę opuściłem, za dużo zimy, które mi złapało, ale tak się wystraszyłem, że hej, bo co to się stanęło. No, ale wszystko jest git. Ja mam tu jeszcze 2 przejazdy chyba, bo patrząc na to... No spokojnie, muszę tą 40, bo ja mu hamulec, a on i tak się czuje. Jeszcze się... czołgą w dół, więc tutaj opuszczamy i będę musiał jeszcze w górę pojechać. O, tu już zostanie taki ostatni mały przejeździk, więc gitara. Mareczek też miał być przed 13, tak byliśmy umówieni, więc myślę, że gdzieś niedługo tutaj wpadnie. Sąsiad jest przygotowany z przyczepą, bo będziemy lecieć na 2 zestawy. Mareczek jedzie krukowiakiem, więc sami pewnie domyślacie się, co to jest za maszyna do zbierania ziemniaków. I też sami pisaliście, że jeżeli ktoś takie coś ma, to fajnie jakby przyjechał i takie coś pomógł. Nie powiem, jest to dobra rzecz, bo jednak będę miał wszystko ogarnięte i będę mógł dość szybko to zrobić, a zarazem jak sąsiad mi pomoże, to ja będę mógł sąsiadowi też pomóc, gdy on będzie takie coś potrzebował, oczywiście przy burakach, a domyślam się, że no, tej pomocy będzie co niemiara, bo burak robicie powinien sypać więcej niż ziemniak, więc jeżeli będzie trzeba jeździć, to będzie gruba jazda. Cieszę się z tego, że mam tą przyczepę dużą, że wchodzi 6700, więc to już jest ten plus u mnie, bo to jest pierwszy sezon też, w którym ja mogę sobie pozwolić na coś takiego, jeżeli chodzi o ziemniaki, bo w tamtym sezonie jeszcze ta przyczepa była mała i to... Ja też mam dużą przyczepę teraz już. A, no jo, właśnie, bo sąsiad też ma z burtami, zapomniałem. No to fajnie, bo to będzie, myślę, że też po około 6 ton będziemy łapać razem. O, tam 6-8 nawet nie jest. No to nie wiem, czy nie mamy identycznie tak samo zrobione. To by było wtedy... O, proszę bardzo, Mareczek przyjechał już. Jo, a ja 30, kurwa, paliłem do punkcie. Proszę bardzo, ja tutaj... Ten mamy pierwszy podjeżdżać, tak, no jeżeli... Poczekaj, ja tylko wyjdę się przywitać tutaj. Marku.
Cześć Mareczku! Siemano, witam! No witam cię kochany, powiedz mi, tutaj pierwszy przejazd przejedziesz z sąsiadem, ja skończę tutaj kopać, co nie? Dobra, nie ma problemu, no. I wiesz, jakbyś tam chwilę musiał poczekać na mnie, to chyba nic się nie stanie, co nie? Masz coś tam do picia, to nie, to ci przyjadę. Dobra, ja już jadę, bo to szkoda, szkoda czekać. Siema. Jak tam cebulę zbierałeś? Jo, marchewkę też. A co? Marchewkę też. No dobrze, ogórki kopaliste w tym roku też, nie? Ogórki też, jo, to już by kurkowiakiem zbierali, no. Ale to dobrze, w 54 dziadki. Kurwa, jakie czarne te ziemniaki, takie no. Szare trochę. Bo to grzybica jest, wiesz, na nich. Jo, no. Późno pryskane. Czekaj, Marek, na którą to na prawo daje? Jo, na prawo. Dobra, weź wieź, zobaczymy, ustawimy, jak to tam prędkościowo będzie wyglądało. Kurde, Mareczek szybko przyjechał, bardzo się z tego cieszę. Ale ty boję weź, się. Marek, weź drugi albo trzeci. Drugi, dobra, nie ma problemu. O, ja się nie zmieszczę tu, nie? A, jest tak? Taki długi ten? Też pociąg? O, a tu drzewa są tam długi, to widzę. Kurwa. No ja, zresztą to na końcu wtedy się zrobi, no. Czekaj. Bo tutaj przejazdy są dość szerokie, więc no spokojnie. Czekaj, zaraz, nie jadź jeszcze, muszę skrzynię ogarnąć. Nawet lepiej, że sąsiad pojedzie ten pierwszy przejazd, ja sobie tu ładnie dokopę. Tak. Nie wiem, jak tam Marek. Dobra, próbuj im. Nie wiem, na ile chcesz jechać? No, piątkę będziemy jechać pomału. Dobra. Jo, to tyle samo co ja, to dużo nie zbiorą. To mi się podoba. Dobra, leci, pół tony. Jezus Maria, sąsiad, tak mi mów. Dobra. Jezu, tak. Pomyślcie sobie, jak to szybko teraz idzie wiaderkami, to już by było 10 wiaderek. Tona. Jezus Maria. Ja nie wyrobię się. Sąsiad. Kurwa, masz półtora zaraz. Jak to sypie? Czy dasz lepiej wyciągnąć zimy niż ręczne. No i bardzo dobrze. No wiesz, wiaderkami to tam połowa została. Człowiek nie klinkał, to wiesz, bo szkoda kolan, to mało szło. Ale Marek ma piątkę szybszą od mojej. Dobra, to będę cztery. Bo to jest, wiesz, zetorowska piątka. Bo ja mam ciulnik i dlatego. Zetorowska piątka idzie dwa razy szybciej, pamiętaj. Dobra, ja będę dostosowywał, daj swoją piątkę, ale będę dawał tu lekko gazu, będę dodawał mocniej. Dobra, ja idę jeszcze tam na początku, bo jakiś mały mijaczek był, więc ja gonię jeszcze go poprawić. Chyba teraz po swoje pojadę jeszcze. Dojedziemy do końca? Może no dojedzie. Jezus Maria, nie spodziewałbym się, bo liczyłem, że w jedną stronę to jest minimum, tu jest jakiś mijaczek. Boże, porozrzucałbym, o młody przyjechał. Zobaczy taką akcję, to trzeba ponagrywać, nie ma opcji takiej. Więc tutaj podjeżdżam, jakaś mnie porozrzucała trochę. Cześć młody! Siema! Kurde, taka szybka akcja, że tylko rączkę mu podniosłem. Na razie, trzymajcie się, cześć tam wtedy. Chyba zabrało to. Chyba mi sąsiada w płot jeszcze nie wjechał. Już tak spojrzałem do tyłu, że dobra. Podnosimy, lecimy, szybka akcja. Ja dobrze, że już mam przygotowaną przyczepę, więc od razu lecę. To samo Marek chyba z tej strony, bo nie wiem czy to ogarnę, nie? No, ogarnimy. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dobra. Gdzieś muszę zostawić. Na boku zestaw, żeby tylko tutaj nie przeszkadzał. Mieszczę się tutaj? Mieszczę się tutaj. Dobra. Gasimy, uciekamy. Pisiątka gotowa. Pisiątką jeżdżę, bo wygodniejsza będzie, tak mi się zdaje, niż czwórka. Wsiadamy. Czy jeszcze? Nie, jeszcze wejdę. Dobra. Dawaj Marek, nie wiem po sam szyb. Po samą ramę. Ile sąsiad masz w końcu, tak to? Na razie jestem w 6 tonach, mam 90%. To git. Ty masz pewnie taką samą jak ja. Będzie mniej. Może do końca Marek dojedzie, chyba nie, zaraz będę tu mówił, czy najwyżej. Bo ty na klinie jesteś, tak? Dobra. Hej, 400 wchodzi u mnie, możesz to sobie zapisać. Dobra, to ja już sobie piszę. Kurwa, ale 60 ciężko, Jezus Maria. Dykty ciężkie, ja sobie piszę ładnie, 6, trzeba ciągnąć, bo to się zajedzie. W takich akcjach jak zimnioki, kurwa, to ciężar jest. Czekaj, teraz pytanie, czy... Dobra, on chyba tu będzie jechał. Tam jest, jak ja muszę dojechać co do niego i nie... Nie, Zbyszek. Czy może Zbyszek. Marek już jedzie tutaj. Nie wiem, on wtedy... Dobra, robimy tą samą akcję, co nie? Z kipaniem, co ja mam robić? No, do stodoły. Do stodoły. Na prawo, na lewo? Jak od tej strony? Jak od tej strony wjedziesz, to na twoje prawo, tak. Dobra. Bo tam jest cała wnęka, więc... Sypa ile możesz. Okej. Dobra, jedź trochę do przodu. No, wysyp. Muszę tu jakiś bieg rzucić. No dobra, jedziemy. Piątko, pięć na godzinę. Ja tam jedynką drogową jeździłem i dał radę, ale pod piątkę cisnąłem. Tak, bo ja muszę. No dobra, jest git. Okej. Wszystko się zgadza, u mnie 5 na godzinę to jest 5 na godzinę, ale chyba nadal tą piątkę masz szybszą.
Chociaż może i nie. Nie jest tak źle. Dobra, nie jest dobra, tak źle, ale u mnie najważniejsze, że idzie, więc... Kurwa, nie skręcaj tak. Kurwa, bo uciekłem, czekaj. No nie łapie? Nie, no łapie, łapie. Bo już się bałem, że... No nie ma niestety animacji, to jest dziwna rzecz, którą też już gdzieś tam wcześniej zauważyłem, że ten krokowiak nie ma animacji, ale najważniejsze, że ziemniaki lecą, więc to jest ten plus. No i ciekawe, czy będzie więcej. Muszę trochę przyspieszyć, bo... Kurwa. Zanim bieg rzuciłem... Przyjebałem, czekaj. Zanim bieg rzuciłem, to ja już tak lipa z tego wszystkiego. Teraz tak, pytanie ze 100 punktów. Czy my tak to mareczku chyba weźmiemy może ten z powrotem, co? Jo. Ten długi, żeby tu już było tak czyste, no. Tak, nie wezmę do końca, ale wtedy sąsiad przyjedzie i będzie mógł się tutaj wykręcić, więc jest git. O, ale full. Dzień dobry, witam. Kurwa, ja jadę 4 na godzinę pod górę, nie mogę. Mareczku, czekaj. Zwolniał. Jo! Kurwa, to mój 60 da radę. No, u mnie 4 na godzinę jadę. I to jest full na jedynce, więc... Znaczy jechałem piątkę, ale... Ale wiesz... Jedziesz na polowy? U mnie... A nie, i mam coś takiego, poczekaj. Ale to wtedy, poczekaj. A tam jest taka wajka, przestawiasz wtedy polowy i dajesz pizdy, ile wejdzie. A nie, ale nie mam... A nie, mam 5. A to i tak nie, pod górę i tak, ale lecę inaczej, więc... Ej, Boże. Panie Marko, pan wajchuje tymi biegami tutaj. No, bo tu trzeba dostosować prędkość młody. Bo młody wsiadł do Marka. Tam się siunka rady nie daje. Dobra. Cyk, myk, fuch. Teraz wykręcamy. Jezu Maria. Dobra, tu nawapnowane można. No już wtedy domyślam się. Dlatego ja tak wiesz. A pierdolę, że nie uznę. Jezus, jak ciężki interes tutaj. Dykty ciężkie. Ile moc? Nie, 5200. Okej, no spokojnie wjedź, powoli, żebyśmy się tutaj ustawili dobrze. Nie jest tak źle. Kurna, będę musiał trochę po ziemniaka jechać, no. Dobrze jest. Jadź tak, jedziesz. Kurwa, z górki będę miał teraz 6 na godzinę. A, sąsiad, tam przygazówka. Ale to idzie robota. Ja pierdykam, sąsiad, zbieranie jak ta lala. Dobra. Jeszcze troszeczkę kilogramów. Dobra, stój, Marku! Dobra. No już? Tak. Jeszcze by weszło przecież. Nie, u mnie już jest full. No ja u mnie dawaj, to pełna jest. Dobra, czwórka, ogień. Czy będzie wysypywać. One zgubię, to nie moje. Co? Tak. Dobrze, idzie. Jak tam Mareczek, ten zatorek się spisuje? No zajebiście. Kurwa, kierownica mi się popsuła. To wygląda tak, że daj spokój. Usiadł. Co? Kierownica mi się popsuła. Jaka? No normalna moja. Rodzicie? No. Jak w jakim sensie? No kurwa, jakbyś widział jak skręcam, to jednie ze śmiechu. Ale może masz smartfon? No nie, no przecież miałem normalnie. Wszystko, teraz. A to jest dał tam, prześmiecę. Maglownica, no, mi się... Maglownica mi się urwała chyba. No jak pierdyka? Kuńcówki do wymiany są. Jajca jak chuj, sąsiad. To już takie jeszcze nie widziałem. Dlaczego on mi tak zjeżdżał? Cały czas. Ale się rzucą tam. Patrakty 27, Pito Gladius, Momi. Mój to od Ferrari, bo w tej śrubce założone i normalnie bocznym chodem zakręcie wszystko tego. Ferrari. Czekaj Marku, ja dojedziemy do końca, ja se cofnę, ty se zawrócisz. O mój Jezu, z tymi złomami, co kto to powiedział? Dobra. Czekaj Marek, powoli, kurwa, bo ja nie mam tak prędko jak ty. Dobra, jestem tutaj. Jezus, Marku. Spokojnie. Ej, kurwa, nie w tą stronę. Nie ta burta. Który rozgrzebują. Boże, ja zawsze myślałem, że na prawo mam ustawione. A tu proszę bardzo, lewa. Niech będzie. Dobra, piszemy 6700. Kolejna przyczepka. Jezus, ile tych ziemniaków. Matko boska. Ale z tą kierownicą to jestem rozwalony, co nie? Co tu się odwaliło? O, jak idzie? O kurwa, poczekaj, Marek, nie byłem przygotowany, że mu tak dać. Spokojnie, jedziemy tak, jedzielimy. No, ale powiedz mi, Maria, ty po usługach jeździsz dużo, czy nie? Czy tylko u siebie no, i tak nie trochę po usługach też się zdarzy. Jak tam czasami będziesz jakiś tam do transportu kogoś potrzebował, bo ktoś nie będzie miał, to możesz dawać tam. W tych czasach już ciężko zbierać to. No, tak, przyczepę mam, przyczepę tylko będzie też lepszy, bo tu 60 trochę w dupę dostaje przy tym. Dobrze, ale dodaję radę, no. Niech się namęczą. Musi zarobić na siebie. No, jeszcze sobie parę z uszczelkę wydmuchnie i to będzie trochę fajne dla niej, więc wiesz.
No jajca. Musimy nie remontować. Ale to będzie ciekawy odcinek do końca. Urwie mi kierownicę zaraz. Maglownica tak lata. Mi się zdaje, że ja chyba przeciążyłem 50 i za bardzo wyrwiesz, lata. Co wyrwiesz. Rower. A tu jest tylko ja tak. Ja tak mówię, kurwa, kierownicę prosto trzymam. Czekaj. Dobra, Marek, poczekaj, kurwa, dojadę, dobra, czekaj. Stój, Marku. Dobra. O Jezus. Czekaj, nie wiem, czy to uradę. Ole mnie ściągo. Gdybym ja nie pierdaknę, mogę na drodze normalnie napłycić. Dobra, jadymy. O, pierdolny łaby drzewa prawdopodobnie. Jeszcze trochę, Mareczku. Daj trochę na tył, żeby mnie nie urwało nic. I tak już maglownica do wywalenia. Ja pierdykam, co z tą kierownicą. Proszę 6400 zapisać. Już zaraz piszę. Tylko dojadę do końca. To się proszę na kartkę zapisać. Ja pierdziele. Marku, a ty żeś mówił, czemu ja tak uciekam w jedną stronę, jak mi koła same skręcają. Widzisz jakie luzy mam? Widzisz jak walą? No, kurwie jak nic. Nie wiem co to jest, to nie? Masakra. Te ciągniki to gorzej niż domowisko.pl. Musimy tutaj niestety pojechać, a dobrze, tu wrócimy. Tu nie ma problemu. Też nie po prostu najpierw zrobimy. O kurwa, widać, że sąsiad nie w tą stronę kipowałeś. Tak, więc nic nie ma. Tak się już przejąłem tym ciągnikiem, że chyba na wyrzucenie pójdzie. Kurna, ikona to miała być. A luzy takie jak nie powiem gdzie. To się naprawi, nie przejmuj się. Daj Boże, żeby było dobra. 6400 pisze. Wszystko idzie naprawić. Kurwa, lekko tylko spojrzysz na co innego i już ta kierownica sama skręca. Może prunca podpiąć. Ja mu zaraz podepnę. Kurwa, żeś tu musiał zamiast cofnąć trochę mocniej, to ciężko to by mam wykipować. Tam wejdzie, nie przejmuj się, sąsiad. Jak nie, to sztura mam, to sobie podepnę. A ty na tył, ty na tył masz? Nie. Chyba nie, czy nie? A ty masz na tył? A, ja sobie ładnie na tył. A, no to... To różnica jest, jak ta lala, nie, ja nie mam tak... Tak dobrze nie mam niestety, sąsiad, ja tylko na boczki mogę. Dawaj, siadaj młody, bo drzwi otwarte, mam godziny dla ciebie. Bo już tutaj się nie zmieszczę. Ryzykuję młody, ale... Dobra, dawaj na początek tam. Dobra, jedźmy. Mój dobry Boże... Jakie radio? Marianie? Zacznę zaraz śpiewać. 42,8 FM? Urwie mi kierownicę. Kurwa, sąsiada nie ma, Marek już stoi. Ma Marek podjeżdżać? Nie. Nie, ja już nie. Ja już jadę. Tylko wiesz, u mnie to urwie mi najpierw kierownicę, że nie? Muszę zobaczyć, o co chodzi. Poczekaj, wstań się z przodu. Poczekaj, tylko podjadę. Tak, żebym ręki nie miał włączone, bo jak rzucę, kurwa, patrz, Markiem... Patrz na moje koła, co nie? No. I zobacz, co się robi. Takie coś mam, co nie? Letko, fajnie. Dobra, lecimy, Mareczku. Wielki chamski powrót. Tryb kierownicy jedno. Czekaj, daj mi, żebym... Aha, dobra, ja będę na 4 na godzinę będę musiał pod tą górę lecieć. Weź tam se ustaw 4, niech jedzie. Nie zwolnię. To moje 4 szybsze niż twoje. Będzie pchali sąsiada. No, 4-5 teraz będę jechał, no. Ach, ten ciągnik to jest naprawdę udany. Młody, po piwko jedziesz? Nie. Bo to muszę sprawdzić, czy to tylko w 50, czy ogólnie mi kierownica coś pierdachła. No jedno bym wtedy. O, proszę pchać mnie jeszcze mocno. Kurwa. Boże, młody zgnieciony został. Już tego nie widzę tak mocno. Na dynamo to było nakręcone. Dymano? Nie, proszę, tak nie mówić, sąsiad. To córka dymano? Twoja? Nie. Nie ma jej dzisiaj, to na dobrze. Ale rebus, myślałem, że taki był. Nie, córkę masz? Mo. O, nie kuliłeś. Problemów też od chuja. Co? No, to drugą stroną. Sąsiad wie, o co chodzi. Kurwa, młody pchaj mocniej, bo ja wolno jadę. Młody masz, wszystko młody na szybę mi leci. Wolnij, Mareczku, bo tam młody za mało pcha. Spokojnie, damy radę. Ty, nie będziesz musiał po tych ziemniakach, bo młody na pół metra daje tą bruzdę od łokieć. To na pewno. Dobra, jeszcze troszeczkę podjedziemy i zamiana. Ostatnia kubka i stop! Dziękuję. Na razie tam. Ja sobie podpiłem jeszcze tutaj. Nie wiem, czy pod górę czwórkę zapnę. Jezus. Ja pod górę wolniej niż sąsiad jadę. Boże, ja zanim zakręcę tutaj koło tych zimniaków, to mój Jezu. Gorzej będzie. Ta kierownica to mnie wykończy dzisiaj. Ty masz przyczepę na sprzedaż? Ja? No, bo masz rejestrację SL. A, no tam kurwa, bo ser chciałem, ale nie było R. A, rozumiem, dobra. O, podobnie się wymawia to mi. Rozumiem. Ale ogólnie, kurna, patrząc, duża strata w ziemniakach będzie. W sensie? No, względem poprzedniego sezonu. Niby więcej ziemniaków na gorszej ziemi, to jest duża różnica.
to naprawdę duża różnica. Jaką masz ziemię? Masz tą dobrą. Tu mam słabą, właśnie. A tu masz słabą. Mam, tak mi się zdaje, że tam jest 80, ale to muszę jeszcze sprawdzić. Ja zawsze na 125 waliłem. Jak to? Wydaje, że tu setkę można, pewnie. Nie wiem, nie patrzę, zaraz zobaczymy. No co, my tu będziemy mieli jeszcze po przyczepie teraz. No twoja i moja chyba jeszcze. Twoja i moja będzie i to będzie pewnie wszystko. Moja i twoja. Ja muszę moja, kurwa zobaczyć, czy to... Co to się odwaliło? Czy to jest wina... Dobra, tam tutaj sypiemy, tam tyle. Przejmował. Dobra. 6700. Dobra, sypiemy, to niech się wysypuje. Ty, daj tu krótki, chodź ten weź nima. Ten pojdzie. Tutaj listo, żeby nie jeździć po nim jo. Razy. Hej, a nie, dobra, wszystko jasne. Czekaj, mam ten tutaj... Tak, ja muszę się odwrócić, poczekaj. Was sąsiad, kierownica RIP. Czekaj, spuść trochę. Jo. Dobra. Teraz, bo nie wiem jak nawrócić inaczej. A, zdycha kierownica? Halo? Słucham? Halo? Kierownica nie działa już? Dobra, już wiem co to było. Kabel przy nogam, palcem złapał, pawłem kurwa przygniatał do tego. Co było? Ej Bożeś ty mój, pograj w FIFA to się dowiesz. Pada miałem potączonego. Wiesz czy dopiero się kapłem czemu? Jak... Nie, chciałem iść do tego. Do ciągnika? Ja idę, ale skręcam w prawo. A, no to ja. No i wiesz, padł, wiesz. Masz chodzenie, dobra. Teraz wszystko jest git. Teraz wszystko wraca. Boże, ja się tyle namęczył. Ale od samego początku było git, nie było żadnych problemów. Później dość się tam odwaliło. Boże, młody, uciekaj rowerki, bo ja tu piątką cisnę teraz, bo wiesz, maglownica się naprawi. O! Dobra, proszę bardzo mi tu wsypać. Wszystko dobrze? Teraz tak, naprawiło się, Mareczku. Mówiłem, żebyś to sporował. Tak, od razu, wiesz, zatrzymałem się na chwilę i od razu dobra, to wszystko dawaj. Poszło. Poczekaj, spisuję tylko sąsiada 6400. Dobra, ty ustaw się... Gdzie się ustawiasz? Z tej strony? Z tej strony no, musisz, co nie? Pochowałaby z ty, no. Dobra, to ja tutaj zawinę. Tylko zmienię chociaż na trójkę, żeby... Ło! O, od razu 50 wróciła do żywych. A przepraszam, że cię obraziłem, 50 jest super maszyną. Za dużo dupereli mam i tyle. Dobra. O, dajemy jedyneczkę i lecimy. Teraz, Mareczku, wszystko działa. Już nie będę uciekał od ciebie, ani się przybliżał. Wszystko będzie równiutko szło. Tutaj co lecimy? Czy lecimy w klapkach Nike'ach? Pewnie. Teraz tak. Pojedziemy tak to ten długi, co nie? Przejazd. Tak. Dobra. To nie tak blisko. No teraz nie chcesz tak blisko. Wcześniej mówiłeś za daleko, teraz za blisko. Spokojnie. Najważniejsze, żebyśmy wszystko zebrali i zbierzemy. Naprawdę to będzie odcinek, który w pełni nie zrobiłem, no bo jakbym kopał to na odcinku ja i zbierał. Na ilość, nie na jakość. Dokładnie. Robimy jak najlepiej robimy, moim zdaniem. Jak u siebie robię. Ja robię jak u siebie. Ja też. No dobrze, dobra. Mareczku, ja już tu dalej nie pojadę. Proszę tam pozbieraj, bo wiem, że troszeczkę możesz tam rzucić do zbiorniczka. Dobra, ja czwórka i ogień. I ostatnie dwa przejazdy. Mi się zdaje, że nie zmieszczę tego chyba, sąsiad. Bo jest cały długi przejazd, a ja mam 45%, więc no wątpliwa sprawa, więc chyba będzie jeszcze... Jeśli podgarnią ziemniaki, to dawaj znać wcześniej, żebym miał wyjeżdżać. No będziesz mógł powoli zaraz jechać, bo to jest ten długi przejazd, to będzie sypanko aż miło, co nie? Dobra, czekaj. Więc tam trochę podgarniam. Chyba wjechać nie idzie. Co, ty wiaderkiem podgarniasz? Tak. Nie wjedzie tam... niczym. Serio? Aż tak wywaliło? Bo ja wiesz, ostatni ten... Ja tą ostatnią przyczepę nie patrzyłem nawet, co nie? Bo ja wjechałem... Waliło ci z przodu pod. I z tyłu, tak jakby. Aha, jakby pode mnie. No dobra, niech się z tym. To nie chcę widział na ostrzu. Zwolnij troszeczkę, Mareczku. No, nie ma problemu. Bo jak ja wrzucę bieg, to ja wolniej... Ja bardziej zwolnię niż ty. 70% sąsiad, więc możesz tam powoli działać. Wiesz, że zaraz przepnę se tura, jak wysypę i będę mógł tam trochę podgarnąć bardziej. Więc najważniejsze, żeby tylko wjechać tymi ostatnimi przyczepami i to by było na tyle. Zostaje, no zobaczymy. No bardzo mnie ciekawi, ile dokładnie zbierzemy ziemniaków. Wiem, ile zebraliśmy w poprzednim sezonie na podobnym polu. No i zobaczymy, jak dużą różnicę robi
I jednak ile klasa ty ziemi. 4, no bo nic szybciej nie mogę. O, tak ładnie rozsypuje się. O, sąsiad już tutaj. Boże, młody tam. Akrobata. No, ostatnie procenty, więc za dużo ci sąsiad nie wejdzie, ale grunt żeby weszło. Dobra, można się zamieniać. Czekaj, bo mam ranek do zostawienia. Czekaj, bo ja teraz nie podjadę pod górę. O Jezus. Arek, stój! Spokojnie. No tu zbiorniczek taki mam. Ja nie mogę pod górę. Dawaj, pisiątka, jedziesz, malina, firmowe paliwo. Ja muszę przed chłopakami tym gdzieś tutaj. O, Mareczek to ma fajny sprzęt. Może kiedyś człowiek taki dorobi. Dobra, czwórka. Piątka i spód. Ostatnio w realu, tam latami wysłał, że znajomy kupił. Tak jak za teraz? Nie chcę wiedzieć ile tak. No, ponad... Stówę na pewno. 300. Serio? Nie dałbym za coś takiego 300. Za 85-konny ciągnik? Zaraz ci powiem jaki tam dokładnie model jest. No nie wierzę w to. Za 80, bo to jest 85-konny chyba ten zetor, który tam mamy. Właśnie mi wysłał z zabalowego zetora, a mówię ile. Jak mi powiedział, to się przeżegnałem. No tak mówię, że fajne wszystko, ale no stówkę... Czekaj. 150 to może, bo to dłuższa mówię stówka. Zetor. A to jest 130, sorry. A no to jest jednak... Ale powiem ci, wygląda, no to jest... No bo tak, to jest ta sama buda pewnie, to nie? To samo, tylko że faktycznie 130 koni, nie? Ta sama buda, dobra, tutaj trzeba będzie. A wziął na raty i 400 go wyniesie. Aha. No, także takie ceny mamy ciągniku. No. Z jednej strony mogę mnie wjeżdżać tutaj. Poczekaj, teraz ja muszę sobie wpisać 6700 i zostaje tylko sumsiadowe. No ale ja to już se tutaj ładnie ogarnę. Krzysio? Jo. Krzysio. Krzysio jest w domu. Ile? 800. No to jeszcze 60% dało przyczepy, to ładnie. Dobra, zaraz będziemy liczyć. O! Ale tylko sąsiad nie wjeżdżaj do tego, do stodoły, co nie? Tak możesz. Bo ja to muszę co najpierw podgarnąć, bo tutaj jest naprawdę tego wciul, ale zanim podgarnę, to ja biegnę do... Maryczka się z nim rozliczyć, ale teraz sąsiad na pół przyczepy do lata głupi. Więc... O, proszę bardzo, Mareczek też nawet podjechał tutaj do mnie. Mareczku, ile za tą usługę? Tą piękną Proximką? O, jak ładnie skasła. Za 4. Tysiąca? No, Jezus, jakby były 4, to ja bym się nie wypłacił. Zobaczymy, i dużek tak kopał tego? No chodź, zobaczysz. Kurna, jak podgarnę, to będzie w ciul tutaj, bo jest młody mnie przejechał. Łożesz, kurwo. No, jak ja to podgarnę, to będzie taka hałda? No, nie wiem, ile zaraz ja to sobie obliczę, bo ja sobie spisywałem, Mareczku, ile tego jest. Ale mi się zdaje, że mniej niż w poprzednim sezonie, więc no, nie zdziwię się, jeżeli nie wyjdę na tym lepiej. Ale dobra, tak tysiak mi się podoba. Proszę bardzo, do Mareczka przelać pieniądze, 1000 zł. A, masz stóweczkę jeszcze na... Nie zarysuj mi tym bizonem tam. Na flaszeczkę, żebyś... O, dziękuję ci bardzo serdecznie. Bo jednak żeś bardzo szybką akcję zrobił, naprawdę nie spodziewałbym się, że to tak szybko będzie pozbierane, super sprzętem, po robocie, więc... No, poddaję, więc naprawdę podać. Dzięki ci wielkiej... Oby do następnego, bo jak będzie coś potrzeba, to będę używał. Ktoś to dzwoni w kontakcie. Jo, dobra, dzięki Mareczku, na razie. Dzięki, na razie. Kurde, że się go nie zapytałem, ile kosztuje taki jego sprzęt, ale... No tak myślę, że sąsiad nie 300 tysięcy. Co? Ale co 3 dychy? Gdzie mówię o ciągniku, no co ty? Nie wiem. Zbieraczka taki, to tam. Taki ze 180 pewnie trzeba dać 150, no to na pewno. No sporo, teraz sporo. To nowe to jest, widzisz. No ale widzisz, no tak to jest. Najważniejsze, że mam ogarnięte i w jednym odcinku sąsiad nie bez żadnego tam pierdzielenia. Chociaż kierownica mi się też naprawiła, bo już się bałem, że będzie gorzej. Kurde, tam po oponie. Dalej, w opony. Dobra, podłączamy tura, jeszcze trochę tam podrzucimy tych zimnioków. Proszę tutaj podpiąć mnie. Mam troszeczkę widzicie do przodu. Ej, zacięło migrę normalnie. Okay. Weź zapisz. Zapisuję dla pewności. Ja pierdolę. U Marka wszystko dobrze. Marek jest taki, to dobrze, to nie. Już się sąsiad bałem, ale zapisałem, to najważniejsze. Więc nie jest źle. Jo, no ja Maciekowi też zacięło. Aha, podłączyłem do bizona i nie można podejść teraz. Co z bizon coś zrobił? Podłączyłem do bizona wózek i nie mogę teraz podejść, nie? Czekaj, ja muszę ale... się... Ale...
Nie wiem, czy nie ma trochę spadków FPS-u. Nie, znałem. Bo tak mnie trochę przylagowało, delikatnie mówiąc. Jakaś taka mojego bizona. To jest. Nie, nie mogę nic zrobić, nie mogę ruszać się, nic, zero. Dobra, wychodzę. Po małej przerwie lecimy dalej. Niestety wyszły delikatne problemy, jak sami widzieliście pod koniec tej pierwszej części. Ale lecę dalej sam, no bo chłopaki bić nie mogą. Nie wiemy, czy to jest znów wina serwerów, czy też problemu właśnie z naszym tutaj save'em. Kurde, najgorsze jest to, że ja tutaj nie podjadę teraz, żeby to wykiprować, ale może się udać. Ale dobra, jest git. Nie jest tak fatalnie teraz, żeby to ładnie wyjechać. Chcę troszeczkę tutaj ogarnąć ten wjazd, no bo jednak tych ziemniaków tu jest łot ciula. Więc łot tego. Łot tego i tamtego, właśnie, jeżeli chodzi od ciula, czemu do tyłu jedziesz, jak ja ci mówię od ciula. Dobra, git. Jeżeli chodzi o ziemniaków, bałem się, że tych ziemniaków będzie o wiele, wiele mniej, ale zapomniałem, że na poprzedniej karce, czyli w poprzednim sezonie, ja miałem tylko i wyłącznie swoją przyczepę i ona sypała 4200 dokładnie, więc tego miałem napisane w ciul. Tutaj dwie przyczepy, dokładnie po 6400 i 6700, dlatego też no tych ziemniaków na karce było mało, ale po przeliczeniu jest mniej, ale nie aż tak bardzo. Dokładnie 700 kilo mniej niż wcześniej, ale razem daje to 43 tony, no już... Bez tego, bez tej setki, bo już nie będę doliczał, bo dokładnie 4300, ale 43 tony to na razie nadal dobry wynik i bardzo mi się to podoba. Myślę, że... O, nawet nie wysypało mi do końca, muszę chyba bardziej cofywać tutaj, żebym mógł, o, tak wysypywać. Trochę więcej jeżdżenia, ale naprawdę cieszę się, więc bardzo szybka akcja, ziemniaki ogarnięte. Mam już z głowy, jeszcze tylko 3800 jest na przyczepie u sąsiada i kurna, ja będę 3 lata tą kubkę zbierał, widzę już, bo... Ja pier... Proszę przekląć do końca. Daj mu tego. Do przodu. Tego. Teraz tak. Do tyłu. Jezus Maria, to z tym ciągnikami to... Będę mówił dalej, co? O. Proszę bardzo, wysypane. Tutaj są te piękne belki, ale też muszę uważać, żeby se krzywdy nie zrobić, bo już dzisiaj w odcinku akcja problematyczna była z moją kierownicą, więc nie chciałbym po raz kolejny. O, ładnie znikło, to mi się podoba, czyli już powoli do celu. Ej, kurwa. Ja nie rozumiem z tym wstecznym. Ja mówię, daję mu wsteczny, a on dojdzie do przodu. No tak jest, te skrzynie się powypały tylko ostatnio. Niestety, no, nic z tym nie zrobimy, ale... Troszeczkę większego tura bym miał, to by było zajebiście wtedy. Znaczy dłuższego tura. Ale tutaj na milimetry wjeżdżane jest. Innym ciągnikiem tego nie zrobił, więc 50 na pewno zostanie jak najdłużej. Bo ona tutaj jednak tą robotę robi. Kurde, milimetry tylko opuściłem i już zebrało mi tego, co nie powinno zebrać. Może ja sobie od tamtej strony podjadę też. Nie skomentuję tego. Ale dobra. Teraz jestem silny, nie wiem, jaki kurde cudem, bo my chyba wydawało mi się, że sprawdzaliśmy tego bizona pod tym względem, no ale już... No niestety, tak jak tutaj właśnie Barek powiedział, no bizon troszeczkę nam tutaj popsuł. Czy w ogóle teraz takie pytanie, bo czemu ty ruszałeś bizona? Tak. No bo chciałem jechać kosić. Aha. Chcę pod odcinek przygotowywać. Aha, no bo tak mnie to zaskoczyło. Tutaj bawimy się z ziemniakami, tu jeździsz tym, a ja od razu widzę... Bizon, słyszę, podczepiany bizon. I tak trochę potem mnie to zdziwiło, ale przez to wszystko zapomniałem się zapytać, a teraz już wiem, że musiałem, że akcja... No ale jest łatwo do poprawy żniwa. Niby, więc... Aha, no dobrze. Najważniejsze, że da się to ogarnąć. To ja od tej strony, o mój Jezu. A jak ja bym to na przyczepę z powrotem, żeby ona mi ładnie potem kiprnęła sąsiada? Bo ja nie mam jak to tam wrzucić później, równiutko. Może tak bym to zrobił. Trochę po wężu. Bo dokładnie u sąsiada jest 3800, więc ja tu jeszcze mogę trochę podziałać. A przecież nie wiem, jedną łyżkę wrzucić, żeby to wygodniej było mi. Może już wtedy trochę mi się tam luzu... Bo jednak potrzebuję tylko, żeby wjechać tą przyczepą.
wysypać i będzie gitarowo, dlatego pojadę od tej strony, żeby mi jak najbardziej z ziemi zbierało, a ono i tak nie chce. Uda mi się tutaj coś? Dobrze, już lepiej, już lepiej. Jej kur... Wsteczny mówię. Dobra. Ja pierdzielę, tutaj jest... Nie chcę myśleć, gdzie tych ziemniaków jest. Z tej małej kupeczce. No tam ogólnie jak ja sypałem na końcówkę, to fajnie to wyglądało. Jest wysoko. O, dobrze. O to mi chodziło, żeby mi tutaj zebrało tego kawałka. Ja sobie pojadę, wyjadę wręcz stąd, bo ja chciałem właśnie tu zrobić taki przejazd. I lecę po sąsiada. Ciągniczek. I fajnie będziemy kończyć zawsze. Mamy dograne 40 minut, bo jednak tutaj chodziło o to, że chciałem to wszystko skończyć i też wam powiedzieć, ile dokładnie tych ziemniaków wyszło. Teraz podjadę jak najbliżej. O, i teraz jak już sobie wysypę, to już mi tu się nie będzie nic działo. O, teraz jest pięknie. Mogę trochę do przodu bardziej. O, i tak nadal sypię jak najwięcej z tyłu. Nie rozumiem tego, ale no to już jest rzecz, którą sobie na spokojnie ogarnę z czasem. Grunt, że o, sąsiada zestaw jest pusty. Dziękuję mu serdecznie za pomoc. Proszę bardzo. Daj Boże, żebym się mógł jak najszybciej odwdzięczyć. No hałda 43 ton jest naprawdę spora. Fajnie, żeby tu się dawało sypać tak gdzieś bardziej do góry. Ale myślę, że bez taśmociągu to tu chyba nie zrobi się czegoś takiego, więc to może pomyślę gdzieś tam z czasem. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kolejne odcinki. Na razie, pa, pa. Cześć.